Witam, pamiętacie, skończyliśmy u wujka Dave'a. Będziemy teraz spadać Czas do do domu. domu. O, już policja dosyć napięty harmonogram zajęć. Nie czuję się za dobrze. Ci są z nami? Chyba z nami są. Zrobimy ciach. Natychmiast się na ziemi. Zrobimy ciach. O, i kevlar mu zabrałem. Dobra. Jeden ciach. O, no, granat. Wiedziałem, że to szkodzi. To ja też mam coś na. Co tu się stało? O, tak. Co tu się stało? To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Już wszyscy tańczą. Mów mi, Tom. Ja cię bilecik. Tu jest ich zdecydowanie za dużo. Postrzelony funkcjonariusza. Żeby tylko postrzelał. Rośnijcie, kwiatki zdrowe. Ale jak na razie. Za dużo tu materiał wybuchu. Tam mamy apteczkę. Ten się czołga w powietrzu. Ja pierdzielę. Telewizor, o, mamy tutaj ammo. Kolejny telewizor. Dobra. Już nikt nie chce pójść pod sekator, nie wiecie co? Co? Coś tu się złego stało. Zapiszmy sobie, może tu ktoś stoi z bazuką. A nie, tu w ogóle, a przejście zasypało. Dobra. Trzeba iść jakoś inaczej. Może jakoś tędy. No nie głupi pomysł. Weźmy broń palną. Aha, ja ich tu wybiłem tylu na początku, że już chyba nikogo tu nie ma. Także jakaś tam kończyna sobie leży. Tu też. Bawili się ten topless czy coś. Cholera, granatami. Co wróciła. Ale MP5 sobie nieźle radzi, nie powiem. Żeby być jeszcze semi. Aha. Co jest? Wszyscy bez korpusu u góry? A pamiętacie co ja jeszcze miałem? Gdzie? Jeszcze gdzieś słyszałem, jeszcze gdzieś słyszałem. Tu jest. Dobrze, że to jest nierdzewne. Niczym Jason. A raczej nie, nie jak Jason. Jason chodził z maczetą. Tu bardziej człowiek z teksańskiej masakry. Nie wysadźmy im tego. Klawikord! No super, mam 24 HP. Nic do leczenia. Oprócz psichrupków. I mnie zabił!
Zapisywałem dopiero w chacie, nie? Także trochę grubo. No nic, idziemy jeszcze raz. Teraz zrobię przypis. Po prostu go pochlastę. Teraz się nie będę bał. Tylko zaraz ten wie. Także trzeba uważać na bazuki, jak zresztą zauważyliście. Najgorsza broń w rękach botów. Tu piłą nie damy rady. Niby safe się nie zrobił, ale auta wysadzone, także grubo. Dobra. Czym by ich tu załatwić? Krowo. Chyba będą brzygać krwią. No, tam. Ktoś już tam nie wytrzymał ze śmiechu. Zasięgu. Gościa z bazuką tam nie ma. No, sporo ich tutaj. Poniszczmy. Twardy był. Zapiszę sobie aż. Gość był, no normalnie, masakryczny. Też sobie wezmę bazukę. Zobaczymy, co oni na to. A, no i zobaczymy, jak to będzie z wracaniem do domu w piątek, bo zawsze też działy się fajne rzeczy w piątek, jak się wracało. Koty latały w powietrzu i tak dalej. A czy tu nam wróci automatycznie? Trzeba zobaczyć. Długi loading strasznie, coś się... Może mi się postal skraszuje, a jednak nie. O. I musimy wracać sami. W normalnych warunkach spodziewałbym się jakichś fajnych filmików przy tak ważnym elemencie fabuły. Ale w sumie ta czcionka też jest fajna. Aha. Czyli po prostu nikt nie może być bezpieczny, a szczególnie ja, tak? Wszyscy mnie chyba nie lubią w tym mieście teraz. Koty spadły. I coś wysadziłem. Dostałem nowy taczki. O nie! Cofnęło mnie. Kurde, coś tam się dzieje. Jakaś masakra. Najgorzej, że nie mam czym się wyleczyć, dosłownie niczym. A mam tylko 7 HP, no to będzie zabawne po prostu.
że jest survival. Ale mam pomysł, przebiegnę. Nie przebiegnę, nawet nie wiem skąd dostałem. Będzie grubo. Tak jak mówiłem, w piątki jest wesoło. Po prostu zbiegnijmy stąd jak się da. Ogólnie to walki nie unikam, ale no, jeszcze utknąłem, świetnie. Koty spadają, tu się dzieje wszystko, dosłownie. O, tu jest grane. Czekajmy. Może się uda jakoś zbić. A może się nie uda. Ale jaja. No dosłownie, nie mamy się czym wyleczyć. Wiem, że na stacji powinny być pączki, ale ostatnio je też zebrałem, więc... po prostu umówmy się, że zacznę nagrywać. Może jak to przejdę, jak mi się teraz nie udało. Jest trochę ciężko. Jeszcze się zapuściły straszne lagi. Nie wiem dlaczego, w zasadzie. Tak, to wybucha. Kot mnie zabił? No co tu się dzieje? Powiem wam, że no, będzie hardcore. Ale wiecie co, zobaczmy, bo tam miałem jeszcze te psie chrupki, to mi dużo nie da, ja wiem. Ale zawsze lepsze te 16. O, zwolnione tempo. To mi się może przydać. Właśnie, nie pomyślałem. Teraz im ucieknę. Na 100% im ucieknę teraz. Moja ściana! Może i nie ucieknę? Kurde! Uja! Ściana się roztapia! Miodzio! Syfnie się czuję! No zaraz będziemy mieli zejście, to już w ogóle będzie grubo. Ucieknijmy. Kurde, którędy trzeba nawet uciekać. Nie wiem. Czas do domu! Przez Paradise Mall. Tak, to będzie dobry pomysł. Może nawet nam się uda. Może nawet znajdziemy jakieś żarcie czy coś. Ale tak jak widzicie, przez nagrywanie w oknie OBS-em, gdy wyskoczy za dużo mobków, po prostu za dużo efektów, to gra się bardziej tnie taki postal niż jakiś Borderlands czy coś. Także jest trochę grubo. Nie czuję się za dobrze. Ciekawe, czy mógłby tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Trzeba stąd zwiać jak najszybciej. Weźmy coś do rozbrajania. Wiedziałem, że to... Jeszcze protestanci, ale sobie zapisałem w złym miejscu. Trzeba wiać, trzeba wiać. Faja zdrowie, jasny gwint. Jeszcze miałem zejście. Ten syf uzależnia. Grubo, grubo, powiem wam, grubo. Gruba akcja się dzieje. No i już zostały mi tylko 4. Czas do domu. A ja muszę stąd wyjść. Jeszcze raz zapis. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. Zwiewam. Masakra wam powiem. Całe życie na survivalu. Jeszcze chyba gdzieś miałem jedno to... tego kotnika, to może go użyję, jak będzie jakaś ciężka sytuacja.
Natomiast no gościu z bazuką mnie wykończył strasznie. To chyba tak było do jest, mnie. Mała. Jestem jaszczurczym królem. Se bądź jaszczurczym, nawet ciulem, ale... Potrzebujemy życia. Tu nic. Dosłownie nic. Tam jest tylko benzyna, a ja nie potrzebuję benzyny, tylko życia. Może jest coś tutaj. Tu są kastety. Tak, jeszcze się przebiłem przez szybę. To był świetny ruch. Lepszego chyba zrobić nie mogłem. Ale idźmy w stronę. Uwaga na kota. Jesteśmy blisko. Trochę anihilacji po drodze jest, ale no muszę się ograniczać. Psie chrupki w sumie i kotniki uratowały sprawę. Wszystko poeksplorowane było i dlatego nie mogłem znaleźć żadnej apteczki. W drodze powrotnej ani pączków nie można było znaleźć, bo wszystkie... Tak, tu jeszcze stoi policjant, super. Mam taki pomysł, żeby go wykończyć tak. Wrócić maczetą. Rozbroimy i uciekniemy. I z jednym HP, jak dojdę, nie? To normalnie, to powinien być za to jakiś achievement. Przeżyj z jednym HP. Piątek w postalu. No. Pewnie by to się potoczyło inaczej, gdyby nie to, że straszne lagi są właśnie przez nagrywanie w oknie. Coś jak kręgle, tylko lepsze. I uciekamy, uciekamy, bo do nas strzelają. Oj, nie daliśmy rady. Aha, przy okazji, jak już mam tak mało HP i mam zapis przy końcu. O, widzicie wreszcie, co się stało z kotem, że jest taki wir. Właśnie, być może teraz dopiero jak wyrzucę kota, to się będzie z nim tak działo. Spróbujmy. Może mi oczyści drogę. O, właśnie. A ten się nie... No nie naprawił się tak jak trzeba. Tu oczywiście apteczki nie ma. No, rzeźnik. No ciężko będzie teraz ani nigdzie wejść, poeksplorować. Ani nic, bo... Wszędzie jest rzeźnia. Może jednak się uda, może wejdźmy tędy. A może nie. Tu będzie znowu rzeźnik. O, przez salon gier fajnie. Tylko, że dalej nie mam życia. Tego dziobniemy. Tu zwiejemy przed psiarnią. Może nawet dojdziemy do domu. Gruba akcja wam powiem, gruba. Koty spadają. O właśnie. Można takim dostać i też zginąć, także zabawnie. A jeszcze o, przed samym dojściem do domu pokażę wam jak można popełnić samobójstwo. Też kupa śmiechu. Trzeba uważać na te koty cholerne. Spadają nie wiadomo skąd. Pójdę tędy. Zapiszę sobie tutaj. I popełnię samobójstwo, klikając krzyżyka. Znaczy krzyżyk, o Jezus. Klawiszka.
I to tak, można skończyć z tym wszystkim albo odwalić kitę. Jeżeli wcisnę zwykły strzał, to on po prostu wsadzi granat w gębę. Jak nacisnę prawy, to to się nie stanie nic. Dobra. No dobra, no to niczego lepiej. Nie żałuję. Niczego nie żałuję. O. I będzie. No i tak to można sobie zrobić. To tak przy okazji, zapomniałem wam pokazać tej opcji. Gra, w której można popełnić samobójstwo. Swoją drogą dziwne, że nie ma za to achievementu, no ale... Ale tak to już jest. I wracajmy do domu, posłuchajmy historyjki. I nie wiem, czy pamiętacie, że kazała nam kupić żonka w poniedziałek ciasto migdałowe. Kochanie, wróciłem! Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przydarzyło! Najwyższy czas do jasnej cholery! Pamiętałeś o moim cieście migdałowym? Orzesz! Dokładnie. I zaczyna nam się sobota. Obejrzyjmy filmik. Tak, wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Racja, Czemp? Czy to prawda, że byłaś inspiracją dla twórców Viagry? Zaraz możesz się o tym przekonać, kociaku. Panie koleś, czas na pańską lewatynę! Tyle, tyle! A, o matko, kolejny koszmarny sen. Gdzie ja do diabła jestem? I dlaczego moja medulla oblongata tak bardzo boli? Spokojnie. Lepiej, żebym wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia głowy. Ledwo wyszedł pan z życiem z niefortunnego wypadku z bronią palną. Zajrzę do pana później. O, kartki z życzeniami, a spędziłem tu ledwie noc. Ciekawe, kto tyle o mnie myślał. Zobaczmy. Zdrowiej szybko, PS. Konfiskujemy twoją przyczepę, podpisano komornicy Akme. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzejesz i wrócisz na drogę szczęścia i tężyzny fizycznej. PS. Jeśli nie zapłacisz ogromnych zaległości w podatku za zwierzaka, Champ zostanie jutro uśpiony. Z wyrazami miłości od mużdżarnia. No i wreszcie. Obyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane nienawidząca cię żona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. Jedna dobra wiadomość. Wracaj z dechlaku! Chyba będę musiał zrobić jakieś pieniądze, ale skończył mi się tusz w drukarce. A to co? Grubsza forsa w zamian za oddanie nasienia do badań. O szczegóły pytaj przy biurku z informacją. Mhm, okej. Okay. Aha, także... No. Zaczynajmy sobotę. I teraz tak. Nie wiem, kiedy będę wrzucał filmiki. Bo tak jak mówię, miałem napięty harmonogram. Ale postaram się skończyć postala i zaczniemy może albo Diablo na singlu, ale całość od początku Crusaderem. Albo po prostu będzie niespodzianka. Dobra, weźmy jakieś nożyczki, tu widzę. O, mamy jakąś broń jednak. Nożyczki mamy i mam nóż motylko. Dobra, nóż na razie chyba będzie najlepszy. Coś tu mamy w szpitalu, nie ma chyba nic. What the... No! Fuck, to jest Gary! To jest Gary! Dawać murzyna. Ty dziwko! Nieśmiertelny ty, no nieśmiertelny. Ty dziwko! Ty dziwko! No nieśmiertelny. Ty dziwko! O, jednak śmiertelny. Ale trochę wodospad z niego zrobiłem. Dobra. O, mamy żarcie. Tego nam brakowało w poprzednim dniu. O, pani pielęgniarka. Oj, przepraszam, niechcący. Oj, to też nie chciałem.
Także proszę do niej nie podchodzić. A co? Co? A, okej, okay, winda. Pomocy! Spałowała go. Cześć. Niech pan posłucha. Proszę iść do pokoju z napisem prace ręczne. W środku znajdzie pan pojemnik i pomoce wizualne. Jeśli dalej nie będzie pan wiedział, co zrobić, nie będę mogła pomóc. Pieniądze otrzyma pan przy wyjściu w lobby recepcji. Dziękuję. I proszę nie pobrudzić pomocy wizualnych. Bomba! Okay. Za coś, co zrobiłbym za friko. Co ona ogląda? Ale tu, bo będzie coś ciekawego właśnie. Pełno nożyczek. I chyba nic poza tym. Prace ręczne. No dobrze. A nie, to te koty. A tu się dowie w ogóle, czy to zamknięte? Albo te drzwi otworzą się później, albo jakiś programista naprawdę schrzanił robotę. Tu się coś stanie niedobrego. Ja o tym jestem święcie przekonany. Tylko jeszcze nie pamiętam co. Ale lepiej tam nie wchodzę. O. Jeszcze więcej nożyczek? Faja zdrowia! To się przyda. Prace ręczne. Kochanie, wróciłem. Wow, pomocy wizualnej i wiaderko. Zajmie trochę czasu. Do wiaderka. O, wiedziałem, że... No tak, te koty dostaną teraz świra przecież. Jest napisane nie dotykać, a on dotknął. Trochę hardcore. Mam nadzieję, że ukryta kamera nagrała to wszystko. Jestem pewien, że pobiłem tu jakiś rekord. Chyba mogę iść do lobby i odebrać ciężko zarobioną forsę. Okej. On tu pobił jakiś rekord. Uwaga na koty, pan. Jak go rozpieprzyło. Wejdźmy tam. Ja tam wejdę. Oj, zapomniałem. Nie wolno dotknąć kota. Ale szczerze mówiąc, poza kotami to tu nic nie ma. A jest kotnik. Połapmy te wszystkie kocury. Nie mam na razie innej broni, to chociaż może koty mi pomogą. O, jakiś checkpoint. Mózg boli, aha, no tak. Cholerny łeb. Co? Co tu się... Co? Oni mają granaty, a ja nawet nie mam gnata. O, mam granat. Dobra, zabiłem go. Co tu się podziało? Ech. Kot. Rzuć mi nożyczkami. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Co się podziało? A, ten kot już nie żyje. Słyszę go. Czemu to jest gary? W ogóle... strasznie mocny koleś. Ale tam były apteczki.
bez... Już mi lepiej. Nie mam innej broni bez kitu, ja ci... No nie mogę, żadnej innej broni nie mam. Tylko te nożyczki. No, zginął. Granaty mamy. No to było ciężkie. Nożyczek już na maksa. Trochę jak ninja. Właśnie, pamiętam, że tu też były gdzieś shuriken. Ło, jak go rozerwał własny granat. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. I lecimy dalej. Ej, ja pamiętam, że tu gdzieś były gnaty. Czemu nie zaczynało? No tak, super. Może sobie zapiszę? Się po apteczkę. Już mi lepiej. Z tymi nożyczkami. No to chodziło. To jest trochę hardo. Żadnej broni palnej. Nie mogę strzelać do gówniarza, bo... Jest. A tam się przeniósł. A mam pomysł. Trzeba przyjść. No, nożyczek napodnosiłem. Swoich zresztą. Czemu oni tu wszędzie mają granaty? Rany. Już mi lepiej. Faza chyba nam przeszła. Dobra. Pani pielęgniarka, oj to... O, pyk. Okej. No w ogóle, czemu ona była w męskim? A tu już nie wiem, co się działo. O, lustra się naprawiły. Już działają. Coś może jednak było nie tak. Wyszedł jakiś mały update'ik i się naprawiło. Dobra, tu powinniśmy dostać... O! Krowi łeb. Nie za... Dobra broń, ale zawsze. Jestem lekomat 9000. Proszę podejść i oddać mocz. To bilecie. Postaraj się mnie nie opryskać. Cholera, mówiłem nie opryskaj mnie. Dobry Boże, to obrzydliwe. Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. Faje zdrowia nam to dało. No, w sumie spoko. Mam gnata. Jest. No co się dzieje? Nie mogę wyjść. Czyżby znowu nam się popsuła głowa? Ojojoj, to nie wygląda za dobrze. Też fajnie. Aha, i tu trzeba iść tędy. Ło! Ole. Chyba przed nim uciec. Chwilowo. Co on nożyczkami naparzał? Dzieje się grubo, wam powiem. I co? I tylko 9 granata i nic? Nożyczkami dalej zaczęła radzić. Twardy był. Ale pamiętam, że była taka broń. Czy to tutaj było? Urany! Co to było? Miał krowi łeb na sobie.
Już mi lepiej. O, dobrze. Dobrze się tu cofnąłem. O! Niedobrze. Cholera. Ale tam jest broń. Ale wiecie co, nie będę tam skakał, bo znając mojego farta, to spadnę 10 razy. Dobra, ostatnia próba. No i... Nie, ja się do tego nie nadaję. W postalu jednak wolę zabijać niż skakać. Ale pamiętam, że była taka broń, która się pojawiała właśnie po zabiciu tych wszystkich garych. Nie mówię, że zawsze, ale często. Tu i tak trzeba chyba skakać. Kurde, masakra. Nie cierpię. A tam kota. Ja bym go może zabił, bo to jest... I to było takie na zasadzie, że można było z palca strzelać jakimiś fireballami czy czymś takim. Aha, mam cię. O. A tu już znowu ktoś nie żyje, także... What the fuck? Puh, grubo, ale są na szczęście cienkie. Kurde, hardkory. Nie, znowu. I znów to samo. Normalnie znowu. Co to było? Znając moje szczęście, to na pewno zakonnica, albo czyjaś babcia, ale nie ma sensu ryzykować. Tak, jeszcze kot z niego wyleciał w ogóle. I stąd pizowo. Ale te granaty, to jest przygięcie. Te koty zresztą też. No ile ich tu jest? No, z samymi nożyczkami to ja sobie chyba... O, trafiłem. I dobra. Jakoś dałem radę. No nie, no nie, no nie. Popuściłeś! Kurde. O, mamy obrzyna. Ciekawe skąd. Aha, tamten miał jeden. Wyciągał sobie. Broń. No, zawsze to trochę lepiej. A, no to chodziło. Spadaj. Okej. Za cholerne koty. O kurde. Palące się dziecko. O, na psychiatryka nie można wejść. Pan administrator szpitala. Ło. W sumie warto go było zabić. Nawet dla tych czterech. Nie sejwowałeś przed chwilą? Trudno. Wiecie co? Jednak ten pistolet nie zda egzaminu. Już będzie chyba najlepszy. Tak jest, mała. Jestem ja szczurczym królem. No, na slow-mo to nawet fajnie działa. Idziemy dalej. Apteczki. Już mi lepiej. Spoko. Idźmy dalej. Nadchodzi kolejny odcinek przygód psychola. Tak, to jest to.
Też mam granat. O, ten jeszcze żyje. A, to był lekarz. Sorry. Trochę grubo. Kotnik bardzo długo działa. Coś, co to? Coś niewidzialnego. Chyba to zabiłem. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Ale grubo. Nie. Dobra. Jakbym rzucił kotnika, ale w taki sposób, to się uspokajają. W ogóle są niewidzialne. O, człowieczek. O, tak. Przechodzę. No dobrze. Czemu oni tak wyglądają? Nie wnikam. To chyba tylko koleś ma taką fazę. No dobra. Ale broń palnej nie ma żadnej w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. No okej, dobra, tylko... What the fuck? To było grube. Wypadł z niego kot w ogóle. O co tu chodzi? No, następny pajacek. Mam wrażenie, że jakby do mnie podbiegli, to by się wysadzili. Ale nie jestem pewien. O, znowu niewidzialny ludek. O, ten szajs jednak działa. No i się pojawił w ogóle. Cholera wie skąd. Już mi lepiej. Ja sobie jednak zapiszę. No to jest za grube, ja wam powiem, że to jest mega grube. Teraz co? Jeszcze muszę skakać, tak? Hej, te koty! Czy to jest w ogóle... Trafiłem biernego. O, pięknie. Ktoś do mnie jeszcze rzuca granatami. I co? Czybym źle wlazł? No,
chyba raczej źle wlazłem. Bo gdzie ja mam? W ogóle chyba nie powinienem schodzić, co? Czekajcie, tam. Tam. Pogubię. A nie, tam coś jest. Drabinka tam jest. Dobrze szedłem. Kurde. Za grubo. Przecież ja tej drabinki nie widziałem, no? Zapiszę, bo te tu skakanie to jest drabinka. Przejście. W ogóle co za szpital, że to są jakieś dziwne korytarze. Jakieś kanały. Trafiłem w kota. Ale najgorsze jest to, że ta faza już teraz nie chce przejść. Teraz chociaż widziałem drabinkę. O! Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. To było bardzo potrzebne. Tylko nie gary. Wszystko tylko nie gary. Ała! Wlazłem w tą parę. O, ten szajs jednak działa. Dobra. Prawie na pewno tego nie widzę. Uch, grubo. Ale mamy dużo ammo teraz do obrzyna. Więc jest nieźle. Uch. Lepsza sprawa. Widzę muzykę. Wyjdźmy z tego szpitala i... cholera. Ouch, ouch. O, o tak. Co to się dzieje? Opa, o tak. O. A to jest mój składzik broni, którą już posiadałem. A zdaje się, że brakuje mi maczety. Młotka. Do, o jest, bazuka też jest. Wszystko chyba jest. Nie ma tylko Glocka, nie ma tego. Nie ma MP5, ale poza tym, o, jest siekiera, tutaj ten. Wszystko jest. Dobra. Tak nie wiem jak wyjść. Aha. No kto by pomyślał, że tak będzie? Do zobaczenia następnym razem, cześć.